Prezydent RP Gabriel Narutowicz był ofiarą zamachu, który miał miejsce w 1922 roku. To wydarzenie wstrząsnęło ówczesną Polską i miało poważne konsekwencje polityczne. Narutowicz, pierwszy prezydent Polski wybrany w wyniku powszechnych wyborów, został zamordowany z powodu nienawiści politycznej. Zamach przeprowadził fanatyczny nacjonalista i członek organizacji o nazwie Obóz Narodowo-Radykalny. Motywem zamachu było niezadowolenie ze zwycięstwa Narutowicza, który był postacią kontrowersyjną dla niektórych grup. Jego śmierć wywołała falę emocji i protestów w kraju. W wyniku zamachu doszło do wzrostu nastrojów nacjonalistycznych i polaryzacji społecznej. Jego tragiczna śmierć była stratą dla Polski i przyczyniła się do utrwalenia podziałów społecznych. Zamach na prezydenta Narutowicza był nie tylko aktami przemocy, ale również sygnałem problemów politycznych i społecznych, z jakimi borykała się młoda polska demokracja.